Witam Was tutaj, cześć, Czama Wiznosz i jak co roku niespodziewany film z LEGO. Co jakiś czas buduję sobie nowy budynek unikatowy kolekcjonerski, który mogę postawić później na mojej ścianie, dzięki czemu mam też przy okazji taką drobną przyjemność w ciągu roku mniej więcej właśnie na święta. Jak widzicie, tutaj Święty Avizo mnie również obdarował w tym roku takim oto i prezentem. Bardzo ładny budynek, nie będę przyznawać. Księgarnia, tak, idealnie do mnie pasuje ten typ budynku, ale ma dużo ciekawych rzeczy. Miałem właśnie schody kręcone, które tutaj widzicie. To jest są to dwa budynki złączone w jeden, które możecie sobie połączyć. Tak mniej więcej opowiadam. Co roku składam je klocek po klocku, robię zdjęcia. Nie wiem, czemu jestem taki co roku szalony, dzięki czemu buduję te budynki dwa dni zamiast jeden dzień. No ale przy okazji też dzięki temu mam dłużej przyjemność, bo ja tego nie buduję w ramach speed testu, kto szybciej to zbuduje, tylko w ramach tego, bym miał z tego oczywiście przyjemność. Nie będę mówić, że przyczepienie wszystkich elementów w tego typu zestawach jest samą przyjemnością. Chodzi mi o ból czasami przy niektórych bardzo powtarzających się procesach, ale tutaj tego nie uświadczyłem. Co warto podkreślić, to też jest jeden z nielicznych, o, moja noga, zestawów, gdzie jest drzewo i to naprawdę całkiem pokaźnych rozmiarów i całkiem dużo ludzików też trzeba przyznać, bo chyba jest ich około 5. Ja sobie też przejdę tutaj specyfikacji na stronę LEGO. 5 figurek, numer tego zestawu to jest 10270 i ma 2500 elementów, a właściwie nawet 2504 elementy. Niby od 16 roku życia, ale bądźmy szczerzy, nikt w to nie wierzy. Co tu jeszcze? Drugi budynek. Drugi budynek jest trochę niższy. To mi się chyba jedyny sobie mi nie podoba, ale to, co się znajduje na dole, na poziomie minus 1, czyli w tej piwnicy, to jest akurat coś, co mi się bardzo spodobało. Tam pomijając, że jest drabina i jest wejście nawet do piwnicy normalne, tutaj widzicie, za chwilę drzwi się pojawią do niego, to jest coś, co mnie urzekło, to jest pułapka na myszy, ale naprawdę bardzo urocza i ładnie zrealizowana. Oczywiście miejsce siedzące na tym ładnym ganku, aby można sobie to było wszystko obserwować i mało tego, jakby było tego wszystkiego, to oczywiście uroczy kominek, czy też kredens schowany tutaj. Oczywiście jak na budynki za drogą cenę i ładne kolekcjonerskie, nie ma tutaj żadnych naklejek, więc nie mam na co narzekać. Co innego niż w innych zestawach, które niedługo będę miał, czyli LEGO Horizon. A tutaj mam takie przebicie, bo z tyłu jest osobna część, która była budowana i nie nagrałem tej jej w odpowiedniej kolejności, więc takie lekkie przebicie zrobiłem. Tu moją rękę nawet widzieliście i zobaczcie, ile klocków pozostało po budowie. To są te klocki extra, które pozostają. A tu macie jeszcze taką budowę side to side, żebyście mogli zaobserwować, jakby wyglądało, gdybym miał dwie ręce, w teorii mam, i budował jednocześnie dwa budynki. No to jest trochę już szalone. Co prawda to jest do zrealizowania, bo ogólnie cały zestaw w teorii jest już trochę starszy, nie będę ukrywać, natomiast pamiętam, jak on się jeszcze pojawił i nie spodziewałem się, bo wtedy dopiero były początki, że ten zestaw można realizować i budować w dwie osoby całkowicie niezależnie, to znaczy, że wszystkie torebki, które są w pudełku, są osobno, jak i również stała instrukcja jest podzielona na dwie części, po prostu są dwie instrukcje, jedna jest na jeden budynek, druga jest na drugi budynek, więc na spokojnie, jak chcecie, to możecie sobie budować w dwie osoby, nie przeszkadzając sobie. Ja te budynki, zresztą za chwilę zobaczycie, gdzie ustawiam normalnie i tam one sobie stoją, czasami się nie bawię, przekładam, zmieniam pozycję i kolejne sobie zrealizuję, zobaczę go, kupię i tak dalej, pewnie za rok, chyba że jaki będę mieć nagły przypływ gotówki, to może za pół roku, ale tego się na razie niestety nie spodziewam. Tak czy siak, na razie spłacam dosyć duży kredyt w międzyczasie, więc bym powiedział, że tą kwotę 500 muszę w końcu zrealizować. Tu jest mój poprzedni budynek, ten potrójny, który widzicie, i tam po prawo jeden budynek, który dostałem jakiś czas temu. A gdzie to się wszystko znajduje? No, właściwie możecie tutaj zobaczyć, co po ustawieniu go od razu realizowałem. Witam Was tutaj, cześć i czem Avizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z...